Hej, cześć, siłanko, z tej strony Muzyka Typowa, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał, teraz paru dress code, nie mylić dress code, fit szpaku, produkuje producent, fato o północy 23 września, czyli niedzielę. Ja przed chwilą miałem streamka, 4 godziny ze sprawdzania numeru widzów i w sumie realnie nikt mi teraz nie napisał wiadomości, że to wyszło, ale wiem, że jest dużo fanów szpaka na kanale, palucha też nigdy nie było, więc to jest tak naprawdę debiut, a dużo osób, może nie dużo, ale jakieś tam osoby pisały po prostu, chcieliby go zobaczyć na kanale, więc dostarczam. Kuj produsent nabicie mój ziomek, więc widzicie, ile jest tak naprawdę rzeczy, które wskazują na to, żeby to po prostu nagrać. Sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to płynie. Wy to prawdopodobnie widzicie gdzieś w pół do pierwszej. Myślę, dzisiaj to wrzucę, bo od piątku nie było odcinka. Dwa numery dropy. Kuban był. Był kas bałagany, ale nikt mi o tym nie napisał, więc żółta karteczka dla was widzowie. W sensie nie, nikt nie napisał, ale późno napisaliście, a nie od razu, jak mogę to nagrać. I w sumie zapomniałem. I lecimy z tym. Dress code. Paru szpaku, zostawcie suba, lajka i komentarz, jak jesteście nowi. Lecimy z tym. Lecimy z tematem. Ale fajnie, co za bit. Czekaj, muszę się przygotować. Aż se wyciągnę gloska, nie? Dajcie mi sekundę. Aż wyciągam gloska, nie? Bo jest bit jest jakiś twardziel, ty. A, nie mam urządzenia. Dobra, to nie pada w tym odcinku. To nie buja, tylko napierdala. Ale energię, what the fuck? To nie numer, tylko wiersz kominiara. Będę wziął potem pęple, zamienia w tulipana. Właśnie. Jeszcze to, zanim zacznie się zwrotka, chciałem coś powiedzieć, że obalają tak naprawdę spekulacje, bo dużo osób mówiło, że Paluch ze Szpakiem się nie trzymają po odejściu z Borku, bo jakaś spina, Szpaku cały czas nakreślał, że jest dobra relacja między nimi. No i to, że teraz powyższałem kawałek, też to udowadnia w jakiś sposób, co nie, więc Szpaku 1 razem z Paluchem, hejterzy 0. Okay. Sięgasz po nasze traki jak po dragi albo psychotropy. Wszystkie wersy tak oce, że możesz poczuć ich do tych okay. Słów, bo mów o nas co chcesz. Nie zmienił nas to dobyt. Nadal każdy wjazd na scenę jak jebany meteory. Ej, dobre, no dobre. Ogólnie? Nie wiem, czy to jest hot take, czy nie, ale ja uważam Palucha za jednego z gołtów jakby polskiego rapu, hip-hopu, jak zwał, tak zwał. Dla mnie Paluch zawsze był zajebisty i do dzisiaj wracam na przykład do kawałku. Może to jest, wiecie, to jest raczej popularna opinia, ale kawałek Bez Strachu według mnie jest mega, mega ponadczasowy i nie ma dnia w miesiącu, w którym nie przesłucham tego kawałka. Plus płyta Palucha ze Słoniem też była bardzo fajna. Jest tam jeden taki kawałek, gdzie on wjeżdża, o, coś tam, jak Maguire. Bla bla, zajebisty numer. Nie pamiętam tytułu, ale mega, mega fajny kawałek. Pamiętam, mega, mega się jarałem nim. Mój ulubiony z tej płyty totalnie. Nie zmienił nas dobrobyt, nadal każdy wjazd na scenę, jak jebany meteory. Chcieli nas poruszyć, pierdoli o tym scena. Wciąż ponad prawem gry, jak kurwa Sejm i Senat. Miał... To jest to, co mówiłem, że chcieli nas poróżnić. Pierdoli o tym scenę, jak jebany meteory. Chcieli nas poruszyć, pierdoli o tym scenę. No właśnie to, że to jest jakby follow-up do tego, że ludzie przeczyli, że oni mają jakąś tam złą relację, a Szpaku cały czas mówi wprost i Paluch chyba też, nie wiem, bo nie śledzę jakoś mocno, że u nich wszystko spoko. Wciąż ponad prawem gry, jak kurwa Sejm i Senat. Miał nas poruszyć kwit, już chcieli nas pogrzebać. Pijemy razem dziś w najdroższych Mercedesach. Wszystko kwita i nie ma tematu, a twoja tęsknota to Paluch i Szpaku. Jeśli coś daje, to całe... Ale da, to jest dobre, ale wiem o się, dobry. Wszystko kwita i nie ma tematu, a twoja tęsknota to Paluch i Szpaku. Jeśli coś daje, to całego siebie i w rapie, i w życiu, i kurwa w biznesie to czarna. Na białym płótnie, tak wszystkie rapy od dziecka maluję. Może procent... Ale Paluch, nie wiem, no... Dużo osób mówi, że ma, wiecie, takie te same flow, przystate i w ogóle, ale za każdym razem jak... No, ale wiecie, no w sumie to też inny case, bo jeśli ktoś słucha Palucha na co dzień, jest to prawda, że te flow może w jakiś sposób i sposób nawiki, wiecie, głos, brak jakiejś tam modulacji śpiewu, może w jakiś sposób być... może nie męczący, ale może nużący czy coś takiego. Jednakże jeśli ja sobie odpalam kawałki Palucha raz na... czy tam pięć razy w miesiącu, to za każdym razem jak on zwierza sobie energią, to mnie to jara tak samo jakbym go strzał pierwszy raz, wiesz o co chodzi, jakby... No ładna się. Ta i nie ma tematu, a twoja tęsknota to Paluch i Szpaku. Jeśli coś daje, to całego siebie i w rapie, i w życiu, i kurwa w biznesie to czarna farba. Na białym płótnie, tak wszystkie rapy od dziecka maluję. Może procencik to wizerunek, dajemy czystą naturę. Słowo każde bono. Paluch na Jersey bicie, to mógł mieć tylko Kuba producent, nie? Ci to wizerunek, dajemy czystą naturę. Słowo nie każde bono. To nasi ludzie, kogo powiem,
że czekałeś, mordo. Dawaj to. Najlepszy towar, nie żaden pik. Ja to nie był ja, tylko napierdala. Ja cię pogu, tak jak no, to bajaga. To nie numer, tylko na koncertach to będzie banger fest, nie? Że mówisz, że to jest to. Naprawdę, na koncercie to będzie killer, nie? Żaden pik. Ja to nie był ja, tylko napierdala. Ja cię pogu. Ale na razie nie było follow-upu do tytułu dalej, dress code, nie? Jakby rozumiem, że to jest jakby parafraza. Mam nadzieję, że powiedziałem, że dobrze użyłem tego mądrego słowa parafraza. Słowa dress code angielskiego, czyli w jaki sposób masz się ubrać gdzieś, na jakąś imprezę, okazję, etc. Dress code jest napisane, wiecie, po polsku dress code, że kod, który chodzi w dresie. Czyli no paru hiszpaków, bo oni, wiecie, boją się w dresie, ten styl od zawsze. I są kotami muzycznymi, wiecie, o co chodzi? Przypinka. Tak jak odłem baba jaga. To nie numer, tylko wiec kominiara. Najpierw ją potem butle zamieniam w tulipana. Portfel dokarmiam sałatą, a jest ciągle strasznie gruby. Nie zorientowałbym się na... Zajebisty numer. Dokarmiam sałatą, a jest ciągle strasznie gruby. Nie zorientowałbym się nawet, jakbym zgubił. Nie zapraszaj mnie na challenge, bo... Szwak ma tyle pieniędzy, że nie zorientowałby się nawet, gdyby zgubił portfel. Brat ma łóżko z sosu, nie? Na 100%. Co za boss. Nie zorientowałbym się nawet, jakbym zgubił. Nie zapraszaj mnie na challenge, bo popsuję zabawę. 16-64, poproszę za rozjebanie. Co na to? No i tu follow-up to, że rozjebał Hot 16 Challenge i Red Bull 64 Bars. Nie zapraszaj mnie na challenge, bo znowu zepsuję zabawę, bo nikt go nie przeskoczy w jego mniemaniu. Fajny wers. Popsuję zabawę, 16-64, poproszę za rozjebanie. Co na to paluch, to przeruchany tekst, tak jak daby. Jaka konkurencja, są jak włosy na bani. Czekaj, to się dużo się wydarzyło, czekaj. 16-64, poproszę za rozjebanie. Co na to paluch, to... Co na to paluch? Przeruchany tekst. To przeruchany tekst. No wiem, że Mata miał taki kawałek, gdzie nawijał co na to paluch, bo się zastanawiał, bo paluch też dla Maty był jakimś tam wyznacznikiem skills, może nie skillsów, ale po prostu się nie miarał muzycznie. Ja tak, jak mi się wydaje, każdy dzieciak urodzony w 2000-2001 i w górę, nawet niżej, jarał się paluchem swojego czasu, miał jakby fasę na palucha. Jakkolwiek to brzmi. I po prostu to jest follow-up do tego, to kumam, okej. Okay. 16-64, poproszę za rozjebanie. Co na to paluch, to przeruchany tekst, tak jak daby. A zrobię daba, nie? Żeby cię wkurwić, szwaku. Nie no, akurat daby są przerwane, to prawda. Ale ostatnio widziałem, że wracają do mody trochę. Proszę za rozjebanie. Co na to paluch, to przeruchany tekst, tak jak daby. Jaka konkurencja, są jak włosy na bani. Napierdalam trap, jakbyś wyzywał mi matkę. Młody snajper. Napierdalam trap, jakbyś wyzywał mi matkę. Młody snajper, chcę tylko głowę skarbę. Maciej z Łukaszem to jedyne patusy, które przyniosą ci uśmiech zawsze. Teraz idzie, czekaj. Napierdalam trap, jakbyś wyzywał mi ma... Ej, i paluch, szpaku, taka forma, stary, że... Boję się słyszeć dalej, słuchaj. Młody snajper, chcę tylko głowę skarbę. Mati z Łukaszem to jedyne patusy, które przyniosą ci uśmiech zawsze. Na klip przyszedłem w dresie, no bo pójdę na randkę. Mam tylko siebie, gdy jest problem. Dobre są te barsy, naprawdę są dobre, nie? Kurwa, fajne barsy fest. No bo pójdę na arenę, patusy, które przyniosą ci uśmiech zawsze. Na klip przyszedłem w dresie, no bo pójdę na randkę. Na klip przyszedłem w dresie, bo pójdę na randkę. No kumacie ten wers, nie? Że cały czas się buja w dresie. Nieważne w jakiej sytuacji, jakby all time dress jest na klipie w dresie, na randce też jest w dresie. I teraz dodatkowe chyba znaczenie tytułu się włącza. Dress code. Że jego dress code'em jest wyłącznie dress. Że wszędzie chodzi w dresie. Chyba tak, nie? You know what I'm saying. Ty, które przyniosą ci uśmiech zawsze. Na klip przyszedłem w dresie, no bo pójdę na randkę. Mam tylko siebie, gdy jest problem. Ja też. Może dlatego sądzę. Znów łonie każde bongo. To jest właśnie boss mindset. To jest mindset bossa, widzowie. To jest mindset bossa. Jak macie już tylko siebie,
i przeszliście tak dużo w swoim życiu, że opieracie swoją, te swoje szczęście, swoją zajawkę, swój lifestyle tylko i wyłącznie na siebie i nie jesteście w żaden sposób zależni od innych osób, po śląsku powiedziałem, osób, to znaczy wygraliście w życiu, jesteście mega silni, jesteście nie do rozjebania. Są fakty, widzowie, są po prostu fakty, że jak już nauczycie być szczęśliwi, po prostu zgodni i konsekwentni, co najważniejsze, z samym sobą, że nikt was nie musi pchać ani ciągnąć w stronę brzegu, znaczy, że wygraliście, bo jesteście tak silni, że nigdy w życiu tak naprawdę nie słuchacie, słuchacie ludzi, ale ich nie słuchacie, wiesz, o co chodzi? Słuchasz ludzi, co gadają, a nigdy nie wiedzieć tak to mocno na głowie, że weźmiesz to do siebie i od razu to zrobisz. Po prostu, jeśli nauczycie być szczęśliwi się, z samym sobą i wykorzystywać swoje szczęście i mieć no po prostu, jeśli poukładacie sobie sprawy w głowie, jesteście szczęśliwi z samym sobą do tego brnę, to wygrywacie w życiu, no. Nic was nie ruszy, bo każda opinia poza swoją i poza głosem w głowie, z którym tak naprawdę rozmawiamy na co dzień najwięcej, jesteście nie do rozjebania, no. Trzeba to powiedzieć wprost. Też osiągnąłem ten etap i mało co, i większość rzeczy tak naprawdę słowami po barkach i wiem, że robię tylko to dla siebie i przy okazji robiąc to dla siebie, robię najlepiej dla swoich bliskich i daję im kurwa życie i wsparcie. That's it. To jest właśnie clue życia, ten wers był zajebisty. Może dlatego rządzę, znów płonie każde bongo, to nasi ludzie świąty, kogo powiem, że czekałeś mordo. Nie no, Bossman numer, tak szczerze, w ogóle 12 minut gadam, ten numer ma 2,50, przepraszam was widzowie, ale no, konkretny kawałek, naprawdę mega fajny. Zajebiste. Koza robi klip, shoutout Koza, video, bardzo fajny klipik, ale mega muzyka mnie porwała, ja często mam ten problem z podzielnością uwagi, że mocno wciąga mnie muzyka i totalnie fokusuję swoją głowę na muzyce, aniżeli na klipie i ciężko mi to pogodzić, ale domniemam, że klip był mega fajny. Pozdro, Bici, Kubi, no ogólnie Koza skład, ty, paru szpaków, Kubi, Koza, no. Co tu dodać, nic dodać, nic ująć. Mega, podobały mi się tak naprawdę wersy. Tak naprawdę, czemu ja w ogóle tak składam zdania, jakbym był jakimś arystokratą pierdolonym, stary. Mega fajne wersy, mega fajny beat, fajna energia, według mnie fajny potencjał koncertowy. I Paruch i Szpaku dołożyli coś od ciebie, według mnie Szpaku troszkę bardziej lirycznie i więcej było tej takiej głębi w tekście, które możecie sobie przekminić. Paruch też, były tam jakieś wersy dwuznaczne, czy jakieś tam kminki, które, no, do których raczej się zdążyliśmy przyzwyczaić, jeśli słuchamy Palucha więcej niż... Po prostu jeśli słuchamy Palucha, no więcej, no nie wiem, ja dzisiaj wymyślam, sorry, jestem trochę zmęczony i trochę gadam głupoty, ale chciałem nagrać odcinek, żebyście sobie zobaczyli do spanka. No i tyle, jeśli podoba wam się odcinek, zostawcie suba, lajka i komentarz i dzięki, że jesteście, wielka miłość, róbcie swoje, tak jak mówiliście, tak jak mówiłem, co ja gadam w ogóle, tak jak mówiłem, róbcie swoje i po prostu dążcie do bycia najlepszą wersją samego siebie i spełniajcie się w życiu, rozmawiajcie z samym sobą. Poświęcajcie sobie dużo czasu, inwestujcie w siebie czas i pieniądze i będziecie silnymi skurwianami, jak Szpaku i w sumie jak ja. Pozdrówki.